które media nie kłamią. Które nie kłamią? No. TVP24 nie kłamie. TVP24 nie kłamie, TVP Info kłamie, tak? A TVP Info kłamie. Łże, bezczelnie łże. A Polsat? Polsat, proszę pana, dopóki Zygmunt się nie rozliczy, tak... Polsat to jest taki 50-50. Tak, nie rozliczy. Żeby się, przypodobać, wiesz, tu, no, tam i dlatego... Podpisali umowę, Gawryluk była wtedy przy stoliku, z PiS-em podpisali umowę na paseczki pod info na dole TVP. Umowę to, że wszystkie wiadomości muszą być potwierdzone w telewizji polskiej, TVP. Tak, tak. Ale pojawiają się głosy, że i TVP kłamie, i TVN kłamie. Nie kłamie, nie zdaje. Jeżeli TVN się zdarzy redaktorowi, który zaprosić gościa, skłamał, to przepraszam. Ja tak zauważyłem bynajmniej. Ja oglądam jedno i drugie, bo z racji tego, że chcę wiedzieć, co się dzieje tu i tu. Słuchaj. Ale przegieli TVP. Słuchaj, Info. Jeśli ty mówisz, że TVN24 oszukuje... Ja tego nie powiedziałem. Ja wiem, o co chodzi. To jakby ewentualnie taka sytuacja była, to by co drugi dziennikarz siedział w więzieniu. To są wiadomości sprawdzone, rozumiesz? Na 200% i dlatego puszczone są. TVP czatuje, czytaje, ale wiesz, ale nic nie... jesteśmy podatnicy. Ja jestem członkiem Platformy Obywatelskiej lub zwolennikiem. Ja im płacić mam na Telewizję Polską, a oni nas oczerniają, wyzywają od różnych złodziei. No nie chcę nawet mi się powtarzać. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Dobry, przepraszam, skąd pomysł na taki kierunkowskaz? No, osobiście zrobiłem, żeby pokazać wszystkim, jak kot wygląda. Kot jak wygląda, wszyscy widzą. Jaki kot jest, wszyscy widzą, takie powiedzenie. A to jest tłusty, czarny kot, odwrócony do ogonem, no i psujący atmosferę. A od kogo to jest kot? No, myślę, że to jest kot, z którego zrodził się PiS. Jeszcze ten dźwięk jest ważny. PiS. No ale ten obrazek się sam wypowie. Dziękuję bardzo. Można na chwilę? Jasne. Ja mam pytanie, bo ma pan napis Konstytucja. Proszę mi powiedzieć, pojawiają się głosy, że zarządów, bo PiS ogólnie łamał Konstytucję w czasach obostrzeń pandemicznych i Platforma Obywatelska popierała to i jeszcze chciała jeszcze większych obostrzeń. No nie zgadzam się z tym, dlatego że chodziło o coś zupełnie innego. PiS łamał konstytucję nie tylko w związku z pandemią, ale notorycznie łamał, jeśli chodzi o nasze prawa. Natomiast jeśli chodzi o pandemię, to wszystko, co PiS robił pod publiczkę. Tak naprawdę popierał antyszczepionkowców, tak naprawdę popierał ludzi ciemnych i jeśli chodzi o pandemię, doprowadził do 100 tysięcy zgonów i całkowicie winie PiS za to, ile ludzi umarło. Nadmiarowe zgony. Słucham? Nadmiarowe. Tak, oczywiście nadmiarowe. I uważam, że zrobił za mało. I popierał parlamentarzystów, w tym na przykład taką kreaturę jak Sierakowska, która kierowała ruchem... Siarkowska, która kierowała ruchem antyszczepionkowców. Jestem wstrząśnięty postawą PiS-u, jeśli chodzi o okres pandemii. Nie ma usprawiedliwienia dla nich. Ale na przykład Platforma Obywatelska na sztandarach nie niesie hasła, żeby na przykład zdymisjonować ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, który jest de facto współwinny. Pan żartuje. Przecież cały czas się domaga tego, żeby ten człowiek był odwołany. Nie słuchaj tego, ja tego nie słyszę za dużo. Ten, który dokonał tych przekrętów i który też nie wykorzystał swoich możliwości pandemii, Platforma była jego największym przeciwnikiem. Nie wiem, skąd pan czerpie wiadomości. Ja żyję w innym świecie, ale nigdy nie słyszałem, żeby Platforma popierała tak nieudanego ministra. Uważa pan, że za nadmiarowe zgony powinien ktoś odpowiedzieć? No przede wszyscy, którzy kierowali Ministerstwem Zdrowia. Wszyscy, bez wyjątku. Dziękuję bardzo. Kłaniam się. Skąd pomysł na tego typu transparent? Z tego, co się dzieje obecnie w naszym kraju. Taki pomysł jest. Według wszelkich najlepszych informacji, nie tylko z polskich prawników, parlamentarzystów, ale europejskich i światowych, mówię o krajach demokratycznych, ci ludzie są przestępcami, rządzą metodami przestępczymi. Krótko mówiąc, reżimem, nie? A reżim to dla mnie przestępstwo, nie tylko dla mnie zresztą. Także stąd pomysł. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dzień dobry, dlaczego chce pan wysłać czołowych polityków Prawa i Sprawiedliwości na Marsa? Bo chciałbym, żeby Polska miała wreszcie jakieś kolonie na Marsie i wysyłamy tam najlepszych synów naszej ojczyzny. Najlepszych, najgodniejszych. Obawiam się, że paliwa może starczyć tylko w jedną stronę, ale oby dolecieli.
A dlaczego chce pan ich wysłać? Wie pan, bo skłócają naród, już mówiąc poważnie. Od 8 lat to ilu tu ludzi jest świadczy o tym, jak źle się czujemy. Jesteśmy sfrustrowani, mamy poczucie bezsilności, bo napuszcza się nas na siebie nawzajem. Polacy nigdy nie byli tak skłóceni, jak są teraz. Po prostu ręce opadają i jesteśmy po prostu wkurwieni, mówiąc brutalnie, patrząc jak niszczony jest kraj, jak niszczona jest wspólnota, jak zawłaszczane są instytucje. Ja pół życia spędziłem w PRL-u. A teraz ten PRL wraca. Kaczyński i PiS chcą cofnąć czas i wrócić nas do czasów dawno minionych, z zachodu na wschód. Nasze miejsce jest w Europie. Marnują naszą szansę. Raz na 300 lat taka szansa się zdarza, zbudowania nowoczesnego, wolnego, szczęśliwego narodu. I my tą szansę pod ich kierownictwem zaprzepaszczamy. I po prostu mam tego dosyć i wszyscy mamy tego dosyć. Chcemy żyć w normalnym kraju, w którym będzie miejsce dla wszystkich, a nie tylko dla wybranych. No wciąż chciałbym w to wierzyć. No. Dlaczego pan protestuje? Protestuję, bo jestem za demokracją, za wolnością słowa, wyznania i za demokracją. PiS rozwalił demokrację w naszym kraju. Byłem szefem Solidarności w 1989 roku i to, co się teraz dzieje, to jest katastrofa. Katastrofa. A co takiego się dzieje? Nie ma wolności, nie ma. Konstytucję łamią na każdym kroku. Prezydent podpisuje. Katastrofa, katastrofa. Ale prezydent się już wycofał z tego. Z czego się wycofał? No, ostatnio, już dwa dni temu, już ogłosił kolejne oświadczenie, de facto wycofując się ze wszystkiego. Na początku powiedział, nie damy ani guzika, a później się ze wszystkiego wycofał praktycznie. Bajeruje. Nic się nie wycofał. Podpisał i to jest podpisane. Nie ma innego wyjścia. To mam prawo i obowiązek dzisiaj to powiedzieć. Jesteś patriotką. Jesteś patriotą. I dlatego sprzeciwiasz się złu. Przykuł ten dosyć kontrowersyjny... Jaki kontrowersyjny? Napis, proszę powiedzieć, skąd pomysł? Tak, życie mnie zmusiło, życie w państwie PiS zmusiło mnie do tego. Oj, jako działalność, jako przedsiębiorczyni prowadząca działalność gospodarczą w państwie PiS nie pozostało mi nic innego, jak tylko wysłać rządzących nam jako sraczkę po prostu, bo to jest masakra. Ale to co się pani nie podoba jako przedsiębiorcy? Jako przedsiębiorcy? Co mi się nie podoba? To mi się nie podoba, w jaki sposób państwo łupi przedsiębiorców, jak po prostu dyma nas, podnosi ceny wszystkiego. Nie da się prowadzić działalności gospodarczej przy tak wysokich kosztach prowadzenia, przy tak wysokich podatkach, przy tak horrendalnym ZUS-ie, który jest. Po prostu prowadzenie działalności gospodarczej jest w tym kraju nieopłacalne. Najlepiej zamknąć działalność. Ja w tym roku 18 lat mi minie w październiku, jak prowadzę działalność gospodarczą. I myślę, że będzie to moje od razu zamknięcie, bo po prostu ten kraj, to państwo, jeżeli dalej tak będzie, będzie taka drożyzna, to ja po prostu zbankrutuję. Jestem florystką ślubną, układam kwiaty do ślubu i koszty prowadzenia, koszty organizacji wesel są tak dla klientów w przeciągu tej inflacji ostatniej, tak to podrożało, że ludzi najnormalniej w świecie nie stać na kwiatki na weselu. Znaczy pojawiają się też głosy, że za inflację też odpowiada Platforma Obywatelska, ponieważ jak rząd PiS wprowadzał obostrzenia niekonstytucyjne obostrzenia, no to właśnie uruchomili też masowy dodruk pieniądza i to też właśnie wywołało inflację. Opozycja jakoś nie,
protestowała. Przepraszam, ale od 8 lat w tym kraju rządzi PiS, więc w jaki sposób Platforma, która nie ma sprawczości żadnej, może za to odpowiadać? PiS jest odpowiedzialny za wszystko, co się tutaj dzieje. Znaczy ja mówię, że Platforma nie protestowała. A przepraszam, czy protesty mogą coś wnieść? Na wielu protestach byłam, na wiele protestów ja mówię, innych że w Sejmie, Platforma... że w Sejmie się nie odzywali. W wielu sprawach innych się odzywali i to nic nie dało. Więc tak jakby nie widzę tutaj w ogóle związku z tym. Znaczy, bo ogólnie można połączyć, można powiedzieć, że inflacja jest wynikiem błędnej polityki Prawa i Sprawiedliwości przy współudziale Platformy Obywatelskiej, która de facto godziła się na to wszystko, nie protestowała, ale też podpisywała. Drożyzna jest wypadkową również wielu innych rzeczy, niesprawiedliwości społecznej, rozdawnictwa tylko swoim, kradzieży dawania Kościołowi, dawania tylko swoim, dawania tylko tym, którzy są zgodni z linią polityczną partii, a nie dawania tym, którzy mają inne przeciwne zdanie. To jest mechanizm bardzo złożony. To nie jest tylko to, że Platforma nie powiedziała nie. Żeby była jasność, Platformy działania też nie do końca mi się podobały, jako przedsiębiorcy, tak? Też podnieśli VAT, miał być podniesiony na chwilkę, to nie wróciło. Też nas Platforma Przedsiębiorców i ludzi dymała, ale tak, jak zostaliśmy wydymani przez PiS, nigdy nikt nas, tak nas nie oszukał, nie okradł, nie okłamał, nie wyrolował. Po prostu to, co... Pomijam prawa kobiet, jak są skandalicznie łamane. Prawa mniejszości seksualnych. Po prostu to jest niewiarygodne, jaka jest pogarda rządzącej partii dla inności, dla osób... wycinane lasy, sprzedawane. Nie tylko do Chin, ale jak rozgrabiają naszą gospodarkę, jak dają tylko swoim. To jest naprawdę bardzo szeroki aspekt tego, co PiS nakradł, jaką nienawiść wprowadził wśród ludzi, jak podzielił społeczeństwo, które sobie żyło. PiS, zwolennicy PiS ze zwolennikami PO i innymi partiami. Teraz ci ludzie się nienawidzą. A oni rodziny, sobie... między sobą rodziny tak, się... A ludzie sobie żyli w symbiozie, tak? Mieli takie zdanie, takie, ale się wzajemnie szanowali. Teraz ci ludzie się nienawidzą. Także to dziękujemy za to PiS-owi.